Hejka kochani, otworzymy dzisiaj sobie kalendarz Catrice Cosmetics, jest to kalendarz DIY. Kupiłam go na stronie Notino za 164 zł, więc myślę, że to jest jeden z takich droższych kalendarzy, w dodatku, że trzeba go samemu zrobić, więc coś troszkę drogo. Oczywiście dostałam na niej jakieś tam promocje, ze względu na to, że kupowałam troszkę większą ilość kalendarzy, więc nie wyszło mnie w sumie aż tak to drogo. No, ale jeśli byście chcieli kupić sam taki kalendarz za 164 zł, myślę, że mogłoby być trochę drogo. Więc przejdźmy do otwierania i przekonajmy się, co znajduje się w naszym kalendarzu. Kochani, zanim przejdziemy do otwierania, chciałabym Wam serdecznie podziękować za wszystkie Wasze subskrypcje, za wszystkie Wasze łapki w górę i przemiłe komentarze. Naprawdę bardzo przyjęliście mnie miło na YouTubie. Ja się bardzo cieszę. Kocham kamerę, kocham tworzyć, więc mam nadzieję, że będzie nas coraz więcej i wysyłam Wam wielkie serduszko. Dziękuję. A więc kochani, tak wygląda nasz kalendarz Catrice DIY. Chciałabym jeszcze powiedzieć, że w środku znajdują się torebeczki, w które powinniśmy zapakować nasze produkty i każdemu nadać numerek. Ale, że jestem sama, bo Jacek jest w pracy, nie może mi tego zrobić, jak wiecie, jest za granicą, to po prostu nie będziemy tego pakować, tylko będziemy losowo z kartonika losować dany przedmiot, produkt i będziemy mówić, że to jest numer 1, to jest numer 2. Będziemy działać na takich zasadach, trzeba sobie radzić, no niestety. Przy okazji nie będziemy marnować woreczków i naklejek, może coś Jackowi zrobię, może do czego innego się przydadzą. No i jeszcze chciałam Wam powiedzieć, że teraz oglądając nagranie, które Wam nagrywałam, skapnęłam się, że mam cały makijaż, tylko nie zrobiłam sobie brwi. Jestem po prostu nieogarnięta, normalnie ja nie wiem, jak ja to zrobiłam. Sorry, ale już nie będę nagrywała drugi raz tego, więc jest jak jest. Cóż, zdarza się najlepszym. A więc może uchylę rąbka tajemnicy. Więc otwiera się to w ten sposób. I tak zajrzę. Aha, mamy wszystko pod papierkiem. Jest to wszystko w papierek zapakowane. Tu jak widzicie mamy numerki. Bardzo ładnie się mienią. I mamy osobno torebki. Na pewno do czegoś się przydadzą. Są one w dwóch kolorach. Są w czerwonym kolorze i w zwykłym. Są one papierowe. Na pewno do czegoś się przydadzą. Ja je odłożę. I po prostu będę spod papierka losowała produkt, więc zaczynajmy i powiedzmy, że robimy okienko numer 1. Oho, coś chwyciłam pierwszego. I mamy tutaj taki oto produkt, no troszkę odsunę. I jest to, przypuszczam, że to jest jakiś olejek, już czytam. Dobra, z tego co ja rozumiem, jest to pomarańczowo-lawendowy olejek, jest on do włosów i ciała relaksujący. Więc fajnie, otworzyłam sobie opakowanko i powąchałam. Jest on w sprayu, więc ładnie pachnie. Mi się podoba, więc jak najbardziej. Jest tutaj 100 ml, więc jest to duże, duże opakowanie, więc spoko. Soko, chciałam powiedzieć. Dobra, losuję numer 2. A w numerze 2 mamy Aqua Lip Liner. W takim odważnym kolorze, taka jaskrawa róż. I jest, kurczę, w takim pisaczku, spójrzcie. Pierwszy raz coś takiego widzę. Taką kuleczkę. Aż stestujemy. Wow. Troszkę, jak widać w zbliżeniu, troszkę on się rozlewa. Ale okej, fajne, no coś nowego. Super. Spoko. Ciekawe, ile taki produkt kosztuje i czy on jest dostępny. Tak, chciałam Wam pokazać, że marzę po tym i nic się nie dzieje, więc mam nadzieję, że mi się to zmyje. Dobra, losujemy trzeci produkt. Znowu chwyciłam coś małego. A numerem 3 jest Lip Pencil w kolorze takiego brudnego, ciemnego różu. Tak. Jest to taki brudny, ciemny róż. Troszkę inaczej wygląda niż na skówce. Ja akurat rzadko korzystam. Dzisiaj korzystałam, znalazłam inne zastosowanie, więc spoko, losuję dalej, coś głębiej. I mamy tutaj
Przypuszczam, tak, lip balm, pomadkę. Nie wiedziałam, że mają swoje pomadki. Wydaje mi się, że będzie ona koloryzująca. Nie pachnie. I muszę Wam powiedzieć, że to jest papierowe opakowanie, więc bardzo na plus, fajnie. Troszkę mi się kojarzą z tymi pomadkami z Sephory, mają tam taką kolekcję. A, jeszcze Wam podam tutaj numer, jest to 030, jakby ktoś by był zainteresowany. Losuję dalej, jak na razie ciekawe produkty, znowu chwyciłam coś dużego. I to będzie numer 5. I w numerze 5 mamy jakiś serum Hydro, czyli na pewno nawilżające, duże opakowanie, jest tutaj 30 ml, z witaminą B5, jest bardzo gęste, bardzo takie, widzicie jak to się przelewa, tak mega gęste, z pipetą, też nie wiedziałam, że posiadają oni, Boże, cały czas coś widać, że posiadają oni takie produkty. Nigdy nie widziałam na półkach Catrice w sklepie serum albo do ciała produktów, tylko takich kosmetyków. No spoko, fajnie. Warto wypróbować. Dobra, to teraz może od innej strony chwycę trochę. Gdzieś tu łapię, łapię i coś ciągnę, coś długiego. I to jest numer 6. I w numerze 6 mamy bardzo ładną paletkę. O dziwo, nic jej się nie stało. Tu jest troszkę jakaś porysowana, ale to nic. Nude Collection Eyeshadow Palette. Bardzo fajna. Nawet tutaj mamy pokazane krok po kroku, jak możemy wykonać nią makijaż dla takich osób nieumiejętnych w tych sprawach. Wow, fajne. Nawet jest taka... te napisy są takie 3D. Nie wyżłobione, tylko wypukłe. Super, jak myślicie? Podoba Wam się? Są tutaj 4 cienie z błyskiem, 3 matowe, 4 taki dłuższy matowy i tutaj mamy 5 też taki półmat, bym powiedziała, bo nie jest on błyszczący, ale nie jest do końca matowy, ale mógłby być jako bazowy, więc fajnie, bardzo mi się podoba ta paleta. Super, że są takie produkty w takich kalendarzach. No przypomnijmy, że on kosztował 164 albo 3 zł, coś takiego. Mamy już 6 produktów, lecimy dalej. Co dalej, co dalej? Coś mniejszego łapię. I mamy tutaj, prawdopodobnie jest to szminka. Mamy tutaj napis, jest to Plumping Gel Lipstick numer 110. Wydaje mi się, że to będzie taki nudziakowy kolor. Zaraz sprawdzimy. No troszkę. Fajne. Tu też ma jakieś wyżłobienia. Jak widać. Mam nadzieję, że to widać. Ładny kolor. Serio, ładny. Bardzo fajna. Bardzo fajnie to wygląda. Super. Naprawdę. Nie wiem, co mam więcej mówić, bo jest ładna. Jest ładnie zaprojektowana. Ładnie to wygląda. Wygląda to nawet drogo. Był to numer 2, 4, 6, 7. Czyli teraz numer 8. Może coś ze środka, łapię, wyciągam. I mamy tutaj bazę antyczerwone plamy, coś takiego. Zazwyczaj zielone bazy są po to, aby nie było widać czerwonych wyprysków, plamek, żeby troszkę je zniwelować. Musiałam znaleźć słowo. Fajnie, nie korzystałam jeszcze z tych baz, jest ona duża, jest 30 ml, więc jest dosyć spora. Chętnie spróbuję, chociaż mam trochę tego, więc nie wiem, czy to jest dobry pomysł zostawiać sobie tą bazę. Jeśli byłby ktoś zainteresowany, to dajcie znać w komentarzu. To był numer 8 chyba. Tak, teraz numer 9, troszkę mamy utrudnień dzisiaj. No już tutaj coś było widać, to wyciągam. I mamy kolejną paletę. Tym razem jest to paleta matowa do oczu. To już druga paleta. Fajnie to się prezentuje. Już ją otwieramy. Jest z tej samej serii jak poprzednia paleta. Tylko jest w matowych odcieniach. No normalnie jestem w szoku. Druga paleta, no spoko. Niby to jest taka mini paletka, ale zobaczcie ile już mamy cieni. Spójrzcie. No mam nadzieję, że nie wylosowałam tych najlepszych rzeczy na początek, bo teraz jedziemy z dziesiąteczką.
losuję i mamy tutaj lipstick pen, czyli taką matową pomadkę, przypuszczam. Jej kolor znowu 030, czyli przypuszczam, że... Ale nie, bo to był 030, to był balsam, więc nie ma to nic wspólnego, ale spójrzmy, no... Powiedziałabym, że jest dosyć czerwona. Nie będę testować, bo na pewno sobie nie zostawię, gdyż nie lubię takich pomadek osobiście. Więc nie zostawię, ale fajnie ona wygląda. Lecimy do numerku 11. Czyli już prawie jesteśmy za połową kalendarza i wylosowałam lakier. Mamy tutaj lakier do paznokci numer 05. Tutaj można sobie zobaczyć i jest on w takich brązach. No, powiem Wam, że mi osobiście kolor nie odpowiada. Jeszcze mamy tutaj podkreślone, że 70% naturalny, no dobra, ale jest brązowy, no halo. By mógł być bardziej świąteczny, no cóż. Lecimy do 12, jeśli dobrze liczę. I znowu coś z tamtej strony wylosuję. Coś łapię i wyciągam. Wow, to jest dopiero coś. I jest to rozświetlacz. Zobaczcie, jaki on jest śliczny. Na pewno go sobie zostawię. Limited Edition Catrice Advent Calendar DIY, czyli to jest limitowana edycja. Super, zobaczcie, jaki on jest ładny. Muszę zamoczyć swój paluch w nim. Sprawdzimy, jak wygląda. Wow, bardzo ładny. Taki szampański, nie jest taki mocny, jak wygląda on w opakowaniu. Wydaje się bardziej delikatny na dłoni, ale naprawdę jest spektakularny. Bardzo mi się to podoba. No i już połowa kalendarza za nami. Mam nadzieję, że nie wyłowiłam tych samych największych rzeczy. Lecimy do 13. Gdzieś tam wyłowię coś tam. Mam, wyciągam i mamy tutaj kolejne cudo, którego też nie widziałam na stronie. I jest to, przypuszczam, korektor. No dobra, na pewno to jest korektor. Cover mamy tutaj napisane, więc tak. Jest to w kolorze 02 Natural Fire. Nie wiem, jak to się czyta. Może Jacek tam coś wrzuci znowu. Neutral Fair. I zobaczcie, mamy tutaj taki fajny aplikator. Miluśki. Kojarzy mi się on z jednych drogeryjnych marek, więc fajnie. Naprawdę, zaskakują mnie tym kalendarzem. Z jednej strony ten lakier brązowy, ale z drugiej strony, kurczę, fajne rzeczy. Jeszcze takich rzeczy nie widziałam. No dobra, jedziemy dalej. Czyli teraz powinniśmy mieć 14 z moich tutaj obliczeń. Więc gdzieś tam znowu coś chwyciłam i przypuszczam, że to lakier. Ale spójrzcie, jaki lakier. To jest lakier. Ładny. Zobaczcie, jak ekskluzywnie wygląda. Już wszędzie moje palucho. O, jeszcze mnie widać tutaj. Uhu. Odbijam się w lakierze aż. No, bardzo ładny. Bardzo ładnie się mieni, muszę Wam powiedzieć. Tutaj macie jego nazwę. Już nie będę tutaj łamać języka. Jeśli jesteście zainteresowani, może gdzieś znajdziecie, ale no, ten akurat jest taki, no, świąteczno-sylwestrowy, bym powiedziała. Więc spoko i znowu zapomniałam, które mówiłam, że to jest okienko, chyba 13 albo 14. 14 to było, czyli teraz otwieramy 15. Musiała sobie normalnie na stół te naklejki przyklejać, żebym ja pamiętała. Czyli już zbliżamy się do końca. Oczywiście nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, jeśli podoba Wam się film i oczywiście przycisk subskrypcji, jeśli jesteście nowi na moim kanale. Dobra, czyli otwieramy tą 15. Czy znowu się pomyliłam, czy nie, nie wiem. Tutaj już coś gdzieś tu z boku wyłowię i mam kolejną pomadkę z tej samej serii, ale jest ona w innym kolorze. Wcześniej mieliśmy kolor, już Wam pokazuję, żeby nie było tutaj. Wcześniej mieliśmy 110, a teraz mamy 100. Zobaczmy, jak ona się prezentuje. Całkiem inna, ładna, błyszcząca taka. Spoczko, ciekawe, jak wygląda na ustach. No nie będę testować, bo przypuszczam, że ze mną nie zostaną za długo. Ale fajnie, no już mamy dwie pomadki. Teraz otwieramy 16. Może teraz z tej strony gdzieś chwycę coś. I znowu jakiś lakier, czułam już.
że ciężkie. Tym razem ten lakier, muszę Wam powiedzieć, że jest dość taki ładny, bo on jest taki jednorożcowy, taki mieniący się. Nie wiem, czy to widać na kamerze. Mam nadzieję, że taki będzie. Oczywiście tutaj macie jego nazwę, jeśli widać. Mam nadzieję, że taki będzie na paznokciu. Jeśli będzie tak wyglądał, to chętnie go sobie zostawię. Jeśli jeszcze to sobie przemyślę, ale no taki lakier to mogłabym nawet ja sobie pomalować paznokcie. Czyli teraz 17. Znowu gdzieś tam łowię. No już nie wiem gdzie. Tu się zawinęło coś. No chodź tu do mnie. I znowu trzymam jakąś paletkę w dłoniach. No nie wierzę. Patrzcie, kolejna paletka. Tym razem taka malutka. Ale zobaczcie, jakie słodkie ma kolorki. No nie wierzę. Ile paletek w tym? Już to otwieram. Zobaczcie, tutaj mamy bardzo takie matowe, wręcz wyglądają jak takie misiowe na żywo. Te kolorki dwa wyglądają jakby normalnie takie misie. A tutaj mamy duży błysk. Róże fiolety. No, bardzo ładna. Super. I to było 17. Teraz 18. Ja na pewno się gdzieś pomyliłam, gdzieś coś leży. Mówię Wam, na bank. 18. Próbuję coś takiego mniejszego złowić, ale znowu złapałam za lakier. Na bank. Znowu jest z tej samej serii, co poprzedni, ten brązowy, który mi się nie podobał. Chociaż ten ma troszkę lepszy kolor, chociaż troszkę wygląda, jakby był rozwarstwiony. Nie wiem, co Wy o tym myślicie. Może wystarczy nim wstrząsnąć. Mieliście już kiedyś lakiery z Catrice? Ja nigdy nie miałam. Może jeśli mieliście, to dajcie znać, co o nich myślicie. Jakieś opinie czy coś takiego, chętnie poczytam. Niby to było 18 chyba, to powiedzmy, że teraz 19. Już nie wiem, już kartą dotykam. Nie wiem, gdzie mam łowić, coś takiego wylosowałam. Wow! I w 19, zobaczcie, to na pewno sobie zostawię. Mamy rzęski. Też jeszcze nie widziałam, jak wyglądają rzęski od Catrice. Zobaczcie, w jakim są pudle plastikowym. Normalnie sztos. Zaraz Wam otworzę, tylko dojdę do tego. O, dobra, już wiem. Je trzeba wysunąć, ale one chyba są zaklejone gdzieś. To była długa walka, ale w końcu się udało. Zobaczcie. Takie ładne. Powiem Wam, że w dotyku no dosyć takie, no nie przypominają moich rzęsek, które mam. Ale nie są złe. I muszę Wam powiedzieć, że jest jeszcze tutaj klej do nich. I takie pudełeczko, no exclusive, normalnie exclusive. Fajnie, fajnie. I znowu zapomniałam, który mamy numer. Teraz będziemy otwierać numer 20, więc zbliżamy się do końca. Nasze pudełeczko robi się coraz puściejsze. I mam kolejny lakier, tym razem bardziej świąteczny, w czerwonym kolorze z brokatem. Więc myślę, że tutaj dobrze widać. Złoto-czerwone drobiny. Spoko, trochę dużo tych lakierów, bo już chyba już ich jest z 5, 2, 4, 5, no, trochę dużo. No, ale trudno się mówi, czy ja Wam pokazałam kolor. Oczywiście, że Wam nie pokazałam, proszę tutaj bardzo, macie nazwę. Mam nadzieję, że wszystko dobrze widać. I to jest numer 20, czyli teraz zostały nam 4 okienka, czyli łowimy 4 ostatnie rzeczy. Czyli ja już łowię. Uhu, coś w pudełku. I co my tu mamy? Co my tu mamy, moi drodzy? No i tak, tutaj mamy coś ładnie zapakowanego. Jest to numer 20, 21. I co my tu mamy? Wow, jaki śliczny. Zobaczcie, jaki piękny pędzelek. Mamy tutaj pędzelek do tego highlightera. Super, naprawdę. Pędzelek do rozświetlacza, do nakładania pudrów. Super puchowy, naprawdę śliczny. Jezus, ja lubię pędzelki. Ja mogłam mieć ich milion. Pewnie mam. Nieważne. No dobra, to było 21. To teraz lecimy do 22. I tu pierwsze z brzegu łapię. I 22 mamy Velvet Matte Lip Pencil. Kolejną kredkę do ust. Tym razem w takim dosyć jakby śliwkowym kolorze. Może wiśniowym bardziej. Ciemny róż. Po prostu. Zostańmy przy tym. To było 22 i ostatnie dwa okienka, jak dobrze policzyłam, bo ja już nie wiem, ja co chwilę chyba mówię inną liczbę, ale nieważne. Powiem tak. Jest tu coś małego i coś większego, więc wezmę to małe. To małe.
Proszę. Takie maleństwo. I czy to będzie krem do rąk? Nie, to nie jest krem do rąk. Jest to maska do ust. Jest to kolejny produkt do ust tym razem taki odżywczy, ładnie zapakowany, świąteczny. Pasuje do tego kalendarza. I chyba została nam ostatnia rzecz. Jeśli się nie mylę, została nam ostatnia, 24. rzecz, więc tą dużą wezmę, co koleżała. I mamy tutaj chyba paletę. Tak, jest to paletka rozświetlaczy z lusterkiem. Hejo, tu jestem. Świetnie wygląda. Mamy tutaj rozświetlacz i róż. Kurczę, tak, żeby wam się nie odbijało tutaj może. O, trochę niżej. O, zobaczcie, jak to świetnie wygląda. Super, naprawdę, bardzo mi się podoba. Ładny design tej palety. Fajnie, że akurat zostało tak na koniec. Super, mi się bardzo podoba. Tutaj mamy nawet opis, co jest z czym. Highlighter, highlighter i highlighter blush. Więc fajnie. Jeszcze sprawdzę, czy nic więcej nie zostało. Tutaj, jak widać, było dodatkowe zabezpieczenie. Przypuszczam, o, proszę bardzo. Więc ktoś pomyślał. Więc teraz przejdziemy do podsumowania wszystkich produktów. A więc, moi drodzy, tak wygląda pełne podsumowanie tego kalendarza. Ja jestem w szoku. Jednak można zrobić dobry kalendarz z dobrymi kosmetykami w niekosmicznej cenie, naprawdę. Mamy tutaj wszystko. Mamy korektor, mamy cienie, rozświetlacze przeróżne, kredki, lakiery, nawilżenie, skóry, twarzy, primer, szminki, pomadki, no naprawdę wszystko. Ja jestem bardzo zadowolona. Rzęski, pędzelek, no jest super. Naprawdę, dajcie znać w komentarzu, co wy myślicie o tym kalendarzu. Mi się wydaje, że 160 zł to nie jest wygórowana cena, jeśli chodzi o te produkty, bo jednak myślę, że taka paletka Catrice, no, kosztuje około pomiędzy 35 a 50 w sklepie, więc mamy tutaj trzy paletki, jedną mniejszą, więc naprawdę jest dużo tutaj produktów. Dajcie znać, co wy myślicie, zostawcie łapkę w górę i nie zapomnijcie o subskrypcji mojego kanału. Pamiętajcie również o moich mediach społecznościowych, takich jak TikTok i Instagram. Na Instagrama dodaję coś codziennie, na TikToka dodaję co jakiś czas, więc bądźcie na bieżąco i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!